Złote tarasy, Warszawa, Warszawa. Z każdej strony Warszawa, widać, że Warszawa. Nie jest to Anglo, Ameryka, Białystok. Strasznie dużo kopcicieli, strasznie dużo kopcicieli. A głupie to, bo to wiecie Państwo, jak młode, to myśli, że będzie żyć 100 lat. Potem na raka zapadnie i do Matki Boskiej Ostrobramskiej Częstochowskiej prosi, to znaczy żebrze, bo wtedy na ratunek. No to więc tak samo jest to nieszczere, jak ten rechodówski śmiech. Trzeba teraz jechać do Częstochowy. Teraz jest święto. Radio Maria nadaje. Radio Maria nadaje i proszę do Częstochowy jechać. Nie trąbić tutaj, nie trąbić, nie wrzeszczeć, nie kopcić, nie dokuczać ludziom, nie przeszkadzać, proszę Państwa. Czyli, że jest mecz. Także proszę Państwa, Warszawa, Warszawa, system moherowy, dominuje piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Tutaj dzisiaj byłam w informacji turystycznej, to ta fajna działka, bo to są dwie bliźniaczki. Jedna pracuje w informacji na lotnisku Okęcie Chopina, a druga tutaj, to ona powiedziała, że tam na lotnisku Okęcie Chopina informacja nie jest czynna od 8, tylko od 9, a one wolałyby, żeby informacja była czynna od 8, bo wcześniej zakończyła, wcześniej skończyła. No, bo one to w ogóle, wiecie Państwo, się olewają, że one by w ogóle nie chciały pracować. One w ogóle by nigdzie nie chciały pracować. To znaczy by chciały pracować tak, że czy się stoi, czy się leży, to się należy, bo to jest system komunistyczny, proszę Państwa. No, czas leci. Nawet już te tarasy Państwo zobaczą. Już te tarasy też mają sporo lat. Te tarasy mają sporo lat. Złote tarasy, gitara, a pod gitarą stoją świadkowie Jehowy, którzy mają ciężką drogę do przebycia, bo przyjeżdżają z Anglii, Ameryki, Białystok, aby tutaj sobie postać cały dzień. Myśleliście, że oni, ci świadkowie Jehowy, to by sobie tak chcieli postać tylko cały dzień, świadkowie Jehowy, by tak chcieli postać sobie cały dzień, to jest ciężka praca. To jest bardzo ciężka praca, zwłaszcza, że świadkowie Jehowy rozmawiają z ludźmi i zaczepiają słowem dzień dobry? Nie, niekoniecznie. Uśmiechem. To może być gest, mowa ciała. Nie trzeba nic gadać, nie trzeba nosem pociągać, nie trzeba kaszleć, nie trzeba pochrumkiwać, tylko życzliwym gestem. I wtedy widać, że to jest szczere, że to jest że to nie jest udawane, że to nie jest fałszywe. Bo w ogóle system moherowy, gdzie dominuje piec kaflowy, to oni, wiecie Państwo, modlą się pod figurą. A przecież Boga, Jahwe, się nie oszuka. Bóg Jehowa jest wszechmocny. Ten, który powoduje, że się staje, bo imię Boże Jahwe toż znaczy. W kościele nad ołtarzem w Lidzbarku Warmińskim jest imię Boże Jahwe, tetragram hebrajski nad ołtarzem. Zapraszamy Państwa do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie w jednym z kościołów jest JHWH. No, mam nadzieję, że nie zamalowali, bo oni są bardzo prędcy do tego.